takiej zawieruchy. Wielu ludzi lata to w jednym kierunku, to w drugim kierunku, żyją w strachu i w niepewności. A rozwiązaniem jest schronić się do swojej wewnętrznej oazy, którą masz w sobie. Tam znajdziesz spokój i tam znajdziesz również odpowiedzi na pytania i tam znajdziesz mądrość, jak iść dalej, konkretnie w tej danej sytuacji. Dlatego może wyrzucić cię, nie wiem, w jakiś sam środek jakiegoś tumultu, jakiegoś wiru na oceanie. Jeżeli masz tą oazę spokoju w sobie, tą oazę bogactwa w sobie, to bardzo szybko uspokoisz się i znajdziesz wyjście, znajdziesz rozwiązanie. Jeżeli tej oazy spokoju nie masz w sobie i nie zbudujesz jej w sobie, to możesz popaść w ten obcy wpływ i biegać w panice tam i z powrotem, jak wielu ludzi. Dlatego zbuduj tę oazę spokoju w sobie. Dzisiaj, teraz. Jak ją jednak zbudować z energią arcykapłanki? No jak myślisz? Energia arcykapłanki to energia wody. Podpowiedź? Postaraj się medytować, obserwując wodę, czyli albo będąc w wodzie, albo będąc nad rzeką, nad jeziorem, nad morzem, obserwując wodę, koncentrujesz się na tej energii arcykapłanki, czujesz, że stajesz się tą energią, jednością z tą energią, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czujesz tą energię wody w sobie i ta energia wody w tobie tworzy tą oazę spokoju i raj wewnętrzny. Czyli dzisiejsza wskazówka naszej ceremonii o numerze 207 to stwórz oazę spokoju, bogactwa w sobie przy pomocy energii wody, czyli medytacja, spotkania z wodą, kąpiele w wodzie, ale konkretnie, gdzie wyobrażasz sobie, że stajesz się jednością z energią arcykapłanki, czyli połączenie z energią wyższą, a potem prostolinijne przekazanie tej energii do ziemi. Łączysz się z tą energią wody, z jej siłą i mocą i w tym momencie ta energia arcykapłanki staje się w tobie żywa. Energia arcykapłanki to pewność siebie, zaufanie w siebie, zaufanie we własne siły, świadomość siebie, zaufanie w twoje talenty, koncentracja na twoich mocnych stronach i jeszcze raz to powtarzam, uwolnienie się od obcego wpływu, wolność i niezależność. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia.